Szczęść Boże, witajcie w poniedziałek w Wielkim Tygodniu. Hasła biblijne, które wyznaczone są na dzień dzisiejszy, to Psalm 31 i List do Rzymian 5 rozdział. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Dzięki Jezusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Co powoduje, że nieraz jesteś dzielny, stawiasz czoła tak wielu wyzwaniom? Innym zaś razem cały twój dzień jest na nie. Przecież nic się nie uda. Psalmista powiada dziś: bądź mocny w Bogu. On będzie twoją mocą, będzie twoją siłą. Psalm 31 zatytułowany jest Błaganie w ucisku. Dziękczynienie. Z kart Starego Testamentu wiemy, jak często Izraelici popadali w tarapatę. Jak nieraz odwracali się od Boga, błądzili w chwilach dostatku. A w chwilach niepokoju zwracali się do Jahwe o pomoc. Psalmista wyznaje w pięknych słowach wcześniejszych wersów i powiada: w Tobie, Panie, szukam schronienia. Ocal mnie, zwróć ku mnie swoje ucho, bądź mi skałą obronną. W Twoje ręce powierzam mojego ducha, mój los jest w Twoim ręku. Ja Tobie ufam, Panie, mówię, Ty jesteś moim Bogiem. Swój psalm, modlitwę autor kończy słowami wezwania. Bądźcie mocni, serca wasze niech będą dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Bóg jest pewnikiem w niepewnym życiu i w niepewnym świecie. Bóg nie zawodzi, nie odtrąca, nie zmienia swojego słowa obietnicy. Człowiek w swojej naturze nieraz błądzi. Szuka pomocy, schronienia, przychodzi ze swoimi słowami wyznania i skruchy. I mówi, Twoim jestem, a Ty jesteś moim Bogiem. Może są w Twoim życiu sytuacje bez wyjścia. Rzeczy, za które nie wiesz, jak się zabrać. Potrzebujesz wsparcia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, dzięki Jezusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Bóg ze swojej łaski i miłości dał Ci w Jezusie rozwiązanie na Twoje problemy. To Jezus jest tym, który stanie razem z Tobą wobec wyzwań Twojej codzienności. Jest tym, który doda odwagi, który powie, nie jesteś w tym sam. Zaufaj mi. Amen. Na zakończenie pozdrowię Was słowami, które na dziś zapisane są również w książeczce z Biblią na co dzień. Są to słowa jednego z proboszczów krakowskiej parafii, kaznodziejów z tego oto kościoła. Ksiądz Karol Bronisław Kubisz tak pisze. Dzieją się rzeczy niezwykłe, jakich nie przewidywalibyśmy przed latem. Pan musi nas nieraz dotkliwie doświadczyć. Nawet całkowicie złamać, by w ostatecznym wyniku nas ułaskawić i uratować. Zostańcie z Bogiem.